Ogromne wzgórze, na którym zamieszkał 81-letni dziś Edward, jest jednym z gruzowisk, gdzie trafiły elementy zniszczonych podczas wojny budynków. Historia naszego spotkania jest niezwykła. Aby go odnaleźć, musiałem przeprowadzić prawdziwe śledztwo. I choć nie byłem pewien tego, czy go tam spotkam, czy jadę w dobre miejsce, pojechałem. Od 31 lat, oczekując na nadejście końca świata, przekopał około 5000 ton ziemi, a wykopane cegły i bloki kamienne wykorzystuje do budowy swojej twierdzy. Mówi, że na to miejsce przyprowadził go Bóg. Poznajcie Edwarda. W domu był taki dom, że jak wiesz co, jak spałem, to miałem już ile, 4 lata, 5 lat, to pod pierzynami, takimi pierzynami, wiesz co, skór, pierze robili i to się właśnie, a więc poszły takie były, co, płótne, takie płótno tkali i sami szyli, a ja spałem jeszcze na słomie. Na takiej żytniej słomie się spały, tylko było płótno, a do tego się wstawiały snopy słomy, wiesz, takiej długiej. I na tym to były takie sienniki, wiesz, na łóżkach jakichś desek zbitych. No ja jestem wychowany, kiedy były śniegi, u nas spadały śniegi 2,5 metra. A zaspy dochodziły do 4-5 metrów, rozumiesz? No, nie było autobusa. Nie było w ogóle, były takie polne kamieniste drogi, rozumiesz? To tylko kto miał konia, no to miał sanie, albo żeleźniak wóz, taki na żelaznych tych, kowale to robili. Nie było dróg, nie było elektryczności w ogóle, nikt nie widział tam światła ani żarówki. Kto by tam kiedyś takie rzeczy widział? No ja byłem przy lampie naftowej wychowany, no i przy uczywie, to jest ze sosny się ciesa, tak, ja to umiem robić. Rozumiesz, sosna ma szczypę, takie drzewa, nawet 4-5 metrów jest ta szczypa i to się tnie na takie właśnie kije, wiesz, szypie się to drzewo i to masz pochodnie. Kiedy rozumiesz takiego na pół metra czy na 80 centymetrów, tak teraz świeca i to jest szczypa. I teraz tu zakończenie, rozumiesz, podpalasz. To na filmach nieraz może widziałeś. Podpalasz, ale żebyś nie tak palił, bo jak będziesz tak palił, to się to będzie paliło dużo. Ale jak będziesz miał tak, jak świeca niesiesz, to się pomału spala. I cały czas, możesz iść godzinami, a to się spala, aż do końca, gdzie się nie poparzy i będzie się paliło. No i to było, tym się świeciło. Piec był taki do palenia, co gotowali, ale duży. Na ten piec, od tego pieca był drugi chlebak. Chleb, którym się piekło chleby. Rozumiesz? Rozpalali i jak się nagrzała kamień, cegła, to później wstawiali na łopacze chleby i chleby się piekły, nie? A nad piecem było posłanie, gdzie najstarszy człowiek, właśnie, a więc rodowy z rodziny, dziadek, tam spał, miał legowisko i tam spał, na piecu. No i widzisz, jak rozpalali, bo po to, jakbyś nie rozpalił, jak się dłużej spało, na przykład w niedzielę, to po prostu w wiadrach była woda zamaznięta zimą, w środku. A jak wychyliłem się spod właśnie pierzyny, albo spod koca, to jak dmuchłeś w pomieszczeniu, to taka para, no bo szyby były 2 centymetry lodu. Jak zamazły okienka, malutkie, no. Ale wszystko było zdrowe. I wtedy się otworzyły drzwi, rozumiesz, że ja siedziałem, jak się otworzyły drzwi. Bo klamka jak się ruszyła, otworzyły się drzwi, wchodzi ktoś, czuje kroki i tak dalej, a nie widzę człowieka. I chciałem się zerwać. Ale co? Ja nie mogę wstać. Jestem właśnie zabetonowany na tym fotelu, nie mogę nic.
No i wtedy mówię, panie, jeśli to ty, to jeszcze nie boję. To ja jestem, nie bój się, siedź, będziemy rozmawiać, będziesz słuchał. Wskażę ci miejsce, wskazał mi miejsce tu, z Oławy do Wrocławia, pieszo. Co miałem ubranie i wszystko spalto. Zrobiłem ognisko, rozumiesz, małe i spalto, czy wszystko jest niepotrzebne, zostałem nagi. No i pan mówi, teraz stawaj, chodź. Zaprowadzę cię na wyznaczone miejsce. Popatrzę, jak przekopuję, to odstawiam. Te gruzy to już idą do wyrzucenia, tam na odzysk, to wszystko idzie do wyrzucenia. Trzeba przesiać i takie, o, taką ziemkę już tu rozgarniasz. A to, widzisz, co materiał lepszy, to zaś układam tu. Wszędzie pod mur, o, jak podkopane, to wszędzie jest zaraz murowane, żebyś się później góra nie waliła, rozumiesz? No i to cały czas tak robię, no. 30 lat. 30 lat bez strzelby pracy, o. Widzisz? To są wejścia wszystko na ptaszki. Tam jest dziura 30 na 30. Każde, gdzie jaka dziurkę uwidzisz, to są duże. O, tam, murach, tam są, wszędzie wchodzą ptaszki, tam są budki. Wszystko na to namurowane, wszystko namurowane. Tu są piwniczki pod spodem, widzisz? Gotowe. Na słoiki, na to wszystko, jak zrobię. No, ale zanim murowałem, to musiałem zrobić schody takie, to są prowizoryczne. Potem się wychodzi i wynosi się wszystko na górę, widzisz? No. No ja to jest jeszcze materiał, co został, to będzie wszystko zniknie, tego nie będzie. Tutaj jest, widzisz, granit na palnisko tamto, co będę palił na piec, no to pod spodem muszę na ławy dać. I wezmę, rozumiesz, tam przeniosę, wezmę i koniec, widzisz? To jest powojenne gruzowisko, jak właśnie bloki zwaliła się bomba, jak zwalały, to przecież bloki na zaprawie murowali wcześniej. A były tynkowane? Wapno jest. No to właśnie ja tylko dolewam sito, przesiewam na miałkę, dolewam wody, mieszam i już jest zaprawa gotowa. Wszystkie składniki tam są. O, popatrzcie, tu jest do obrabiania, tam na górze jak było, to będzie fugowane. To trzeba fugować, wyczyścić równiutko i będą takie cegły jak tam na górze, wiesz? Obrobione. No jeszcze tu muszę dach dokończać. Muszę dach dokończać, teraz muszę to obijać. Widzisz, o, to wszystko popodbijać, co? Tak będzie utynkowane tam z drugiej strony. Widzisz to? I tam pójdzie z dołu. Właśnie o tym i wszystko, a teraz śmiki, koty dzikie, co mi robią. Patrzę, widzisz, nawet koty przyjdą i oszczą pazury. Widzisz, jakie, o, znaki? O, jak kod pazury łoszczy na tym. Kurczę, ja to muszę zaimpregnować, bo mi to niszczą. Tu wszystko sobie gotuję, o. Położę czajnik, wodę mam na picie, kawy, herbatę, wszystko tu. Wszystko jest, nie potrzebuję nic, widzisz? Przynoszę drzewa, chrust z lasu, wszystko leży pełno gałęzi, opada wiatrem. Rozumiesz, ja zbieram, przynoszę żnę i sobie palę, podkładam, widzisz, gadają ekologię. A co to jest? Jest jakiś dym, bo co to jest naturalne, dał pan i wszystko. Ja nie muszę mieć ani prądu, ani gazu, ani nic, wszystko sobie zrobię, widzisz? Rzeka płynie, przynoszę wodę, wszystko grzeje, piję, ciepłe, jak chcę, zagotuję zupę, wszystko i proszę bardzo. No i mam. I nie potrzebuję. Widzisz, przyłożę, cały czas się pali. Ja mogę całe na okrągło 24 godziny dokładać, bo tyle jest chrustu, że palę. Ale jak idą po lesie, to im miło przejść, bo tam czysto jest, wiesz? Wszędzie. I nie potrzebuję właśnie. Jest pełno, tyle materiału pan daje, że tak jak pan mówi, czyń się z niej raj, opiekujcie się ziemią. Widzisz? Dlatego chodź, zostaw świat, nie martw się. Co będziesz jadł, co będziesz pił, wszystko mam. Każdy człowiek właśnie, czy prędzej, czy później się boi śmierci, a każdy mówi, a jeszcze, bo młode, a tu widzisz, młody jest i naraz ma 20-25 lat i słabnie i umiera. No i co? Wszystko zostawia. Królowie byli na wielkich tronach. Możni tego świata majątki zbudowali. Wszystko, pałace, wszystko teraz, pałace, dwory, wszystko niszczeje, rozsypuje się, a oni odeszli, wszystko zostawili, nie? Ubiegali się za wszystkim, a nic ze sobą wziąć nie mogą. To też widzisz, na co mamy się trudzić. Ale tego się człowiek nie zastanowi, że od mała uczą,
właśnie tak jak kiedyś uczyli nas do miłości, a więc Pana i do miłości ziemi. Bo jak na ziemi pracujesz, to z niej żyjesz. A bogactwo będziesz zgromadził, technikę, wszystko, ta technika człowieka zniszczy. Kupę pieniędzy, wszystkiego dostaniesz, ale na łożu śmierci naraz przyjdą ci myśli, po co ja się tyle zabiegałem, trudziłem, jak teraz to wszystko. Inni będą rozdrapywali, a ja muszę, nie mogę wziąć. Na ziemi to jak praca, jak jest wszystko, jak drzewka kwitną, kwiatki, wszystko to mam radość i żywe zwierzęta, żywych braci, skrzydlatek jako ptaszki właśnie chodzą, śpiewają. To jest najlepsze. To jest wyciszenie człowieka i radość. Natomiast świat, ten chaos, właśnie ten smog, te zatrute powietrze i wszystko, przecież to jest okropne, co się tam robi. Tam człowiek nie może, jak ja idę na ulicę, to jak przyjdę tutaj, to przez półtora dnia, zanim mi się wyciszy umysł. Od tego zdziełku, od tego właśnie mulczenia, jeden na przeciw drugiego gonią. Tam się wszystko szybko, szybko i szybko. Każdy goni w swoją stronę, rozumiesz? No. A ja nigdzie nie muszę gonić. Siadnę z tobą i siedzę i sobie gadam. I nigdzie nie myślę o tym, że zaraz muszę tam lecieć. Z takiego pręta utnę, zagrzeję na czerwono, rozumiesz, puk, puk z tej strony, później na górę puk, główka i mam gwoździa Bretona dużego. Przybijam, przyjmie jak trza. No ale niektórzy nie umią tego zrobić, a jak prostuję krzywe, widzisz jakie krzywe pręty. O, z wykopu są takie krzywe, pa. Widzisz? Biorę młotek, na kowadle wypraszam i mam prosty. I z tego wyginam jak chcę i wszystko zrobię. I klamerki, i wszystko co trzeba. Wszystkie materiały są w ziemi, bo jest pełno dobrego materiału i trzeba nie niszczyć, jedną brać. O, widzisz, z takiego rozgrzeję, poklepię, rozumiesz, z powrotem wybijam. No i już. Wybijakiem na gorąco jest miękkie, wybijam dziurki i koniec. I później właśnie albo na śrubę, albo gwoździami przybijam. Wybijaki, takie właśnie dłuta, takie rozumiesz, prowizoryczne siekiery, strugi, to wszystko jest z tego. Tylko położę i widzisz o. Piłkę, jak przyniesie ktoś, rozumiesz, albo znajdę starą, to ją muszę wyłożyć, wszystko i wtedy robię. Wszystko trzeba, wszystkie kawałki są potrzebne. Widzisz, ja wszystko mi jest potrzebne. Dlatego widzisz, Pan mówi, nie masz się, co twoje ręce czynić będą. Ja jestem sługą i uczniem, a moim nauczycielem jest Pan Bóg. Deski mi potrzebne, płyty, wszystko na sufity, to jeszcze mam wszystko tu pod spodem, widzisz, dokucia żelazo, rozumiesz, co trzeba, wszystko. No to jest błazeria, jest pod spodem jeszcze dużo. Dużo się wyrobi, reszta co dostanie, jak będzie dobre, to tam dam drugi magazynek, znoszę i tu będzie ogród, a tu będzie na jarzynę ogród, patrz. Ja tu miałem jarzynę, ja tu miałem kartofle, wszystko. No ale na razie tu mam, muszę wybudować, jak zrobię, to będzie to wszystko elegancko zrobione. To drzewko, to sumak, ten, to był mały, był taki cienki. No, a parze jakie już urosły. To są wszystko przeze mnie sadzone, tu nic nie było, pusto. Wszystko sadziłem, sypałem i sadziłem. Kij, o, widzisz? Normalnie kij, drzewo. A tym właśnie, o, widzisz, tym podbieram i popatrzę. Widzisz, i tym mogę kopać, jak chcieć, daleko, żeby mnie nie przywaliło, wszystko podkopuję. No, ale one były takie długie, aby się zdarły. I tu jeszcze są ostatek, zostawiłem dwa, bo podbijam tam dalej, jak kopię, rozumiesz? No i jak odbieram ziemię, to każdą lepszą cegłę, rozumiesz, co się jeszcze nadaje, odkładam. Dlatego tu są te kamienie takie poodkładane, ale widzisz, jak przychodzi, to nie jest przykryte, jak przychodzi mróz na zimę, nie? Chwyta, to rozsadza, bo wtedy zamaza woda,
mokre i się rozsadza wszystko, a gdy jest przykryte, to ten materiał jest jeszcze do odzysku, rozumiesz, że można coś murować. No i na łopatę, rozumiesz, na wózek, albo wiaderkami, albo mam wózek, taki na razie go nie używam, co 150 kg, jak naładuję na niego, to jest 150 kg i wysypuję. Wywożę tam, co niepotrzebne, to wywożę na odzysk. No i tak się posuwam, tak całą górę, widzisz? O, to widzisz, co tu jest. To każdy jeden kamień przez palce moje. Widzisz? Tu były rozlewy oławki, takie zwane niskie łąki odry. I kęsawiska, takie bagna, nie? I oni w to sypywali. Cały czas walili, walili, aż to się usiadło i później usypywali górę. W tym roku, później drugim, było śnieg. Do pół metra spadał śnieg. No. I kurczę, rozumiesz, to sobie przyniosłem folię, wykładzinę i potem spałem. Policja przychodziła, jak mnie śniegiem przysypało. Oni odkrywają, wiesz, pociągli, podnoszą folię, a ja mówię, co, czego chcecie? Odskoczyli. Mówi, przecież zmazniesz. Ja mówię, to wsadzaj rękę, a tam było ciepło. Mówi, no niemożliwe, na ziemi śpi, nic mu nie jest, no. I później postawiłem mały namiocik, tu, namiocik. Ten namiocik podobał, bo ja kopałem, to namiocik postawiłem. Rozumiem, nie miałem narzędzi, wiesz, musiałem sobie kombinować różnie. To pierwsze kijami, takimi prętami kopałem. Natomiast później znalazłem kawałek łopaty, to tamto, wiesz. No i tak zacząłem. Później postawiłem ten, odeszłem ten, to postawiłem tamten namiot. Później dobudowałem ten, o widzisz, dobudowałem to. Wszystko podniosłem i dobudowałem komin, widzisz, piec, tam jest murowany już, no. I powstało. Z tyłu jest namiocik, ale tam są materiały dalej, bo żeby pokój postawić, to mam cegły przyszykowane, żeby to podnieść i zrobić jeszcze małe pokoiki będzie. No ale to trzeba pracy. A tu już postawiłem sad i to są jabłonki, śliwki, wszystko, widzisz, także mam na kompoty, na to, wszystko, widzisz, no. Tylko gruszki, tam gruszki są, one to jest to dużo wapna i coś, gruszki nie chcą się przyjąć. Czyli rosną, ale one takie właśnie są liche, no. Natomiast widzisz tu, popatrzę, porobiłem, przychodzą wandale, to mi powybijali szybę. Teraz ostatnio wybił mi, rozbił mi szybkę, rozumiesz, no i tak niszczą. Tam mi drzwi porozbijali. Tam nie mam nic, tylko właśnie, ale taki, wiesz, materiał do jak będę robił, nie? Ale komuś na śmietniki wyrzucają lepsze drzwi, okna, rozumiesz, wszystko, a przychodzą tu i mnie niszczą. Rozumiesz, no to jest straszne, no. Ekipa kilkunastu młodych ludzi przyszła w odwiedziny, można powiedzieć, i szukała zwady. Ten guz, ślad na czole Edwarda, to jest efekt końcowy, ale wiesz, tak jak mi opowiadał, to leżał ładnych parę godzin zakrwawiony, z rozbitą głową. Oni, jak zobaczyli, co zrobili, wystraszyli się, że człowiek się nie rusza, że go zabili. Towarzystwo uciekło oczywiście, nikt żadnej pomocy nie wezwał. Zostawili go, no, można powiedzieć, na pewną śmierć. Jego ta rezerwa do obcych jest jak najbardziej uzasadniona, bo naprawdę nie jeden potraktował go bardzo, bardzo nie w porządku. Ja byłem wychowany w górach, rozumiesz, właśnie gdzie mieliśmy gospodarę. Były krowy, były konie, rozumiesz, były owce, były kozy, rozumiesz. Człowiek od malutka był uczony między zwierzętami razem, no. Jak się spało w jednym domu pod jednym, a za ścianą była obora, za ścianą jak krowy właśnie pukały właśnie nogami, czy ocierały głową o ścianę, to słyszałeś, nie? No, chodzili, przechodzili po poddach i właśnie karmili, doili, wszystko pod jednym dachem się mieściło. W jednym budynku długim, ale wszystko. Były stodoły, były wszystko.
takie mleko od krowy w cebrzyku, rozumiesz, czy maszynnicę, jak babcia doiła, przesadzała i do wody, do właśnie koło studni, do zimnej, stawiało się, dwa tygodnie piłeś i ono nigdy się nie skwaśniało ani nic, było słodkie. A jak potrzebowali, ogrzewali na ser czy na masło, śmietane zbierali, robili masło. Takie masło dzisiaj w sklepie nie kupisz jak naturalne. Naturalne jest żywe i jest smaczne, piękne. No, a teraz wszystko kupne, za chwilę mleko, jak posiedzi otwarte, to za dwa dni już jest żółte, gorzkie, nie da żady pić. I tak się wszystko marnuje. I co mi więcej potrzeba? Wstaję rano, na godzinę nie muszę iść. Robię pomału, to przyniosę sobie na rozpałkę, to przyniosę sobie, żeby rozpalić, to przyniosę do rzeki, przyniosę wodę i mam wszystko. I reszta mi co potrzeba? Nic. Mam wolność prawdziwą, wiesz. A pokąd da pan, po to żyje. A jak wodę, z czego piję, jak się pytają? Płynie rzeka? To jeszcze nagraz ją, będziesz widział. Widzisz? To jest zatruta. A jeżeli nie jest zatruta, dlaczego ryby jecie i łowicie? Jakby była zatruta, to by ryby tam, to by nie było życia w tej rzece. Proste. Odpowiedź już muszą sami. No. A ja przyjdę i piję i już 31 lat i co mi się stało? Widzisz, w jednym miejscu są granity, a granit, weźmiesz taką kostkę granitową, ona będzie miała 20 kilo, nie? A taki będzie miał właśnie, a więc właśnie 300 kilo kamień. No, a w innym miejscu są, rozumiesz, cegły, które nie mają takiej właśnie ciężkości, nie? Albo pianowe pustaki są lekkie, różnie jest, ale ziemia swoją wartość ma i ciężar ma. Właśnie dochodzę do właśnie 4800 tysięcy ton przerzuciłem. To sobie policz. Całą górę. No przecież tam jest usypane weź. Ile weźmie kamas? 18 tonowy, nie? Jak nasypie na niego 18 ton wywozi, to ile by tu było wagonów? Takich 120 pociągów, jakich byś masa, żeby tu załadować wszystko. I to kopałem przy księżycu i normalnie, bo ja na godzinie nie żyję. Nieraz kopałem, młodszy byłem, to kopałem na i dzień i noc. Potrafiłem. Ja potrafiłem, rozumiesz, 2-3 godziny właśnie w 4-5 dniach spać i reszta bez przerwy robić. No teraz też tak robię. Teraz śpię właśnie, na przykład na ławce stanę, jak mi się spać chce i na siedząco. Pół godziny ja już jestem wyspany i mogę robić dalej, 5 godzin, 8 bez przerwy. Jak ładowała koparka gruz, to ładowała razem właśnie po kolei, rozumiesz, z trupami. Tak jak niektórzy mnie proszą, jak wykopię czaszkę, żebym zostawił. Nie, ja nie mogę, ja muszę ją z powrotem do ziemi zakopać. Bo nie wolno się bawić ludzkimi kościami. A jak wykopuję, to tam łyżka srebrna, jak wyleci, no to też jest tak, rozumiem, zjedzona, rozumiesz, że tam niektóra, jak jest w lepszym miejscu między cegłami, to ona się jeszcze zachowie, no to są srebrne. Świat ci nie daje wolności, bo masz mieszkanie, musisz za to płacić, musisz właśnie, a więc siedzieć, tam masz regulamin, bloku i wszystko, musisz się tego stosować. Dlatego pan powiedział, co masz oddać cesarzowi? Oddawaj. Jak nie zapłacisz, to ci wyłączą prąd. Jak właśnie nie zapłacisz za gaz, to ci zamkną gaz. A jak właśnie nie będziesz uregulował właśnie czynszu za budynek, to ci wyrzucą na ulicę. Nie wyrzucają na ulicę ludzi? Całe rodziny wyrzucają. No i co? Człowiek na ulicy zostanie, już się państwo nie interesuje tobą. No rób se co chcesz. No i będziesz stał na ulicy? Pierwszy masz ręce. No to musisz się jakoś ratować. No. Ci, co się nie ratują, to umierają. Przychodzi zima i zamarzają w parkach na ławkach. No i to jest bez sensu.
Jeszcze pan nauczyciel, dawca życia, mówi: dbaj o swoje życie, dbaj o ciało. Masz ciało, to dbaj o niego. Ale oni nie dbają. Woli zamaznąć, opić się i zamaznąć i koniec. Ja uważam, że Edek jest niesamowity, jest bardzo ciekawy, bardzo głęboka osobistość, która poznała dużo smutku w życiu i po prostu znalazła siebie. Edek ma bardzo pozytywną taką energię życia. To jakaś taka kwantowa fizyka i to trudno powiedzieć materialistycznym językiem. Jak przychodzę do Edka, to po prostu uciekam od tego światu wariactwa i otrzymuję tu multum energii pozytywnej, fajnej energii, bo Edward utworzył takie tu środowisko, swoją ekosystemę, w którym każdy człowiek może czuć siebie wspaniały. Po prostu mniej narzekam, że u mnie tam bardzo trudna sytuacja, że jestem obcokrajowcem, który pracuje nie na najlepszym stanowisku przez swoje głupoty, bzdury, które zrobiłam w życiu, w przeszłości. I staram się chwytać każdy moment, każdą chwilę. I to pomaga. Tak sobie wyobraziłem trochę ten świat, że to jest na przykład taki huczny Nowy Jork, gdzie tam te samochody jeżdżą w tom i z powrotem, albo nawet lepiej, tak, nie wiem, już taki przykład tego chaosu i tego ludzkiego zagubienia, to jest ta giełda na Wall Street po prostu, ci ludzie, którzy wykrzykują to, co jest. I trochę ta giełda na Wall Street tu jest wszędzie wokół, bo nomen omen jesteśmy w centrum dużego miasta, jakby nie było, ale przyjście tutaj to jest takie jakby trochę wyskoczenie z tej giełdy i wskoczenie do po prostu, nie wiem, dziewiczego lasu Amazonii, trochę tak bym powiedział. Tutaj czas trochę płynie wolniej, tutaj jest czas na refleksję i na bardziej bycie sobą. I chyba takie słowo, które mi się nasuwa, to jest wolność. Tak jak Edward deklaruje, że jest wolny, no i też bycie z nim uświadamia mi, że ta wolność jest możliwa jeszcze w tym świecie. Tak jak w danym właśnie miejscu, jak mieszkasz, to wszyscy chcą być bogaci. Każdy, bo jak uwidzi, że ten ma lepsze buty albo lepszy ciuch, to ja muszę mieć to samo. Choćby nie wiem, co zrobił, musi. Wykopie, musi się przyłożyć i to samo, bo on musi to samo mieć. A na co mi to potrzebne? No. Jego po prostu on ma na tyle, że go stać na to kupić. Ale na przykład mnie nie będzie stać i mnie starczy, abym nagi, tak jak pan powiedział. Ja w prostym bucie. I pamiętaj, kupują na przykład dwa dni pochodzi, dwa, trzy razy w takim bucie, które kosztuje 200 zł. Na to. Jakieś tam marki właśnie zagraniczne. Rozumiesz? A on pochodzi, a idzie po właśnie dużym markecie, po sklepie i zobaczy jeszcze lepsze, zaś nowe, nową technikę, bo teraz jest moda. Wszyscy idą za modami. Na okrągło, tak jak się kręci. I rozumiesz, tak samo w produkcji. Wszystko szybko, a byle jak. Bo rozumiesz, jakby było porządne, tak jak kiedyś, szedł z kołkami, nakleił, rozumiesz, zrobił buty, to chodziłeś 20 lat i się nie rozleciał. Z prawdziwej skóry. A teraz wszystko sztuczne, klejone, za chwilę ci po mokrym rozkleja się, wyrzucasz. Ktoś podeszedł, trzech mężczyzn, widziałem przez rurę, jak przechodzili. Trzech mężczyzn i dwie kobiety, dwie dziewczyny. Musieli butelką benzyny albo czymś rzucili z dala i się zapaliło. Przecież tu było 5-6 metrów ogień do góry. No ja miałem całą rękę lewą spaloną. No ale widzisz, przyszedł ambulans, opatrunek mi zrobili, nie chciałem. A po tygodniu tu lekarze przyjechali, a ja chodzę i robię normalnie, a oni mówią, co, już ręka dobra? Ja mówię, podniosłem, mówię, kurczę, nic nie znać, no ma rękę dobrą. To, co miałem tu stare, przedtem to się spaliło, bo było drzewo, wykładziny i było, co się spaliło. Tak robię i ona od tego czasu się lęka. Jak nie zna ludzi, to ucieka.
Jak mnie nie ma, to szczeka. Jak mnie widzi, że mnie nie ma i tak dalej, to mówię, ucieka w krzaki, do lasu się chowie. Boi się ludzi, bo wie, a najgorzej pijaków, to już od nich nie chce podejść. Są ludzie, którzy naprawdę mają jaką taką kulturę i mają myśli. Myślą trzeźwo. Ale większość pięknie wyglądają wszystko, a taka w nich jest zgnilizna, głupota, taka chciwość, nienawiść, rozumiesz, to na odległość widać. Są bardzo, ja się strasznie dziwię, jaki czas nadszedł teraz, że po wojnie była taka straszna bieda, tak Polska zniszczona przez właśnie najeźdźców, jako Stalina, rozumiem, Gnębiciela i Hitlera, właśnie chorego człowieka, tak jak kiedyś był Herod. Zniszczyli pola, zniszczyli czołgami, wszystko było zniszczone strasznie. To nie tylko miasta, bo na wsiach było do góry nogami wyrabowane, spalone i wszystko przewrócone, rozumiesz? Natomiast dlaczego człowiek jest, nie myśli trzeźwo? No tak. Największy człowiek, człowieka wszystko wie, bo człowiek największe jest nieszczęśliwe stworzenie na ziemi. Potrafi zabić wszystko, zniszczyć wszystko. No i mówię tak właśnie, nieraz mówię, dokąd to jeszcze będzie trwać. Ale są ludzie, są bracia i są siostry, bo jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. Są kobiety i mężczyźni, z którymi się da pogadać, którzy przyjdą, porozmawiają, bo mądry człowiek mądrą odpowiedź i mądre zagadnienia zawsze z chęcią przyjmuje niż te głupie. Bo głupota człowieka donikąd nie prowadzi, tylko do upadku. I po prostu kieruj się na tą stronę. Spokojny człowiek, da się z tobą rozmawiać i można pożartować. No i rozumiesz po prostu życie. Tak na przykład, Michał, jak ty jesteś moim bliźnim bratem. Nie z gniazda mojego rodzinnego, ale bliźnim bratem. Dlaczego my mamy się kłócić, dlaczego mamy się nienawidzieć, jak jesteśmy? Tak samo masz dwie ręce, dwie nogi, wszystko to samo, co ja. Przecież niczym się, tylko że poróżnienie. Twoje myśli są inne niż moje. No tak, na przykład. Widzisz, tak jak przyjdzie jeden, ma 2 metry, a drugi ma metr. I co, masz go poniewierać, że on ma metr? To jest też tak samo brat czy siostra. Dlatego największą miłością jest miłość absolut. Czyli Pan, który nie ma początku ni końca. Który dał nam Pan nową rodzicielkę ziemię i to jest żywa świątynia, żywy dom. Jest nas miliardy na tej ziemi i wszyscy mamy się miłować. Dlaczego się tak nienawidzimy? No masz, widzisz? Sąsiad sąsiada dzisiaj właśnie, a więc zazdrości i nienawidzi. No, technika, tak jak ja patrzę, jak idę nieraz, małżonkowie idą. Mąż idzie 5 metrów przed nią, a ona idzie z tyłu właśnie za nim 5 metrów. On się ma smartfona i ona ma smartfona. I rozmawiają i śmieją się przez telefon. Ale jak przyjdą, telefony zostawią, to się zaczynają, wiesz co, kłócić i po prostu by się pozabijali, bo nie umią się dogadać. Edziu, bardzo ci dziękuję za to nasze spotkanie, za te kilka dni, które tutaj mogłem u ciebie spędzić. I powiem ci, że naprawdę było to dla mnie takie niezwykłe i głębokie, poruszające doświadczenie. A ja się cieszę właśnie, jak rozmawiam, jak przyjeżdżasz, jak przyszłeś, jak myśmy się w ogóle zobaczyli. Nie? Bo o Poznaniu to dla mnie nie ma różnicy, bo dla mnie jest tak, jakbyśmy się zawsze znali. Nie ma żadnego skrępowania, nic, rozmawiamy. Chyba myślę, że nic złego słowa nie powiedziałem, żeby cię coś zraziło. Nie wiadomo, kiedy nadejdzie koniec, rozumiesz? Ile jeszcze lat to potrwa, rozumiesz? Ale będzie pamiątka, rozumiesz? Zawsze popatrzysz, zawsze usłyszysz,
rozumiesz? I za 2 lata może tu być całkiem inaczej. No. A to ci chyba radość sprawiło być tu, rozmawiać, spokój, cisza, ładnie. No i koniec. No to jest właśnie to, że miły człowiek. Ja każdego lubię, z którym można porozmawiać szczerze i czuć się tak, jakbyśmy razem mieszkali już nie wiadomo ile, nie? No bo nie ma u nas skrępowania, nie ma takiego, żebyśmy mieli jakieś uprzedzenie do siebie, nie? Nie. Prosto, nie. Tak, ty mnie spytasz, ja ci odpowiadam i wszystko gra. Wiesz, ja miałem tylko jeden problem, jak tu przyszedłem. No. Mówiłem do ciebie, panie Edzie. A no to nie, jesteśmy równi. Jesteśmy braćmi, ja mówię Michałku, a ty mówisz Edek, Edward, jak chcesz, jak ci pasuje. No. Dasz radę być, dasz się wyciszyć, spokojny całkowicie, nie palisz, nie pijesz, o to jest właśnie życie. Bo nie zatruwasz swojego organizmu, tylko go szanujesz. No to właśnie, jeśli potrafi człowiek szanować sam siebie, to będzie szanował drugiego człowieka. Dlatego miło nam się spędza, miło nam się gada, możemy się pośmiać i wszystko. Myślę, że jesteś zadowolony. Ja bardzo. No. I tak jak powiedziałem, myślę, że jeszcze wrócisz. Edziu, ja muszę tutaj dojeżdżać do ciebie, bo ja cały czas muszę zadbać przede wszystkim o to, żebyś ty miał tutaj świeże mleko zawsze. Nieraz przynoszą, ale wiesz, człowiek jest zapracowany każdy. Ja się na tym nie dziwię. Chciałbym, żebyś coś wyniósł z tego i żebyś, rozumiesz, nie zbłądził. Tylko szedł i życzę ci miłości w rodzinie właśnie, bo było miło z tobą. I miło będzie zawsze, jak wrócisz. Jak wrócisz. Thank you.